Gdzie są ci nasi zdolni? Oni już nadchodzą. Gdzie są zdolni? Już przypłynęli, teraz nadchodzą. Prosimy kajakarzy tu bliżej. Wyczynowców. Pierwsze miejsce. Cicho. Pierwsze miejsce dwóch panów. Pan Kamil Wyrwas. Dobrze przeczytam? I pan Hubert Rosalski. A, oni już ale są. Poprosimy, tak jest, poprosimy o jakąś taką nagrodę ze strony publiczności. O, brawa! Oni się schylą, spokojnie. Drugie miejsce. Patrycja Krupa, Mateusz Hanczuch. Miks taki kajakowy. I trzecie miejsce, Karol Łabęda, Paweł Kelman. Proszę Państwa, w niektórych dyscyplinach sportu jest tak, że im starszy zawodnik, tym lepszy. W niektórych jest tak, że chociażbyśmy kiedyś pływali i zdobywali nie wiadomo jakie laury, no to niestety są pewne uwarunkowania, które się przeskoczyć nie da. Jeszcze dorzucę informację, że w meczu Polska-Szwajcaria w regulaminowym czasie 1-1, czyli mamy dogrywkę. Po pierwsze miejsce Puchar Burmistrza. Puchar Burmistrza. Drodzy panowie, wygraliście, znaczy macie pierwsze miejsce i za to pierwsze miejsce tutaj powalczyliście o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy, tak? O, to wszystkiego dobrego wam się udało. Jak się rywalizowało? Ciężko było z nimi? No a która ta ekipa była taka dyscyplinująca was do tego pierwszego miejsca? Obie. Ci rozumiem, że będzie za rok musicie walczyć, żebyście nie przegrali. Pomożemy im? Pomożemy, fajnie. Wszystkiego dobrego. Dobrze, starczy. Następni, proszę. Teraz proszę nie zeskakiwać. Mistrzostwa Zakładów Pracy i Przyjaciół Klubu UKS Zalew Jerzykowo. Tutaj startowało 6 drużyn. Reprezentowali oni Bank, Cukiernie, Skład Handlowy Szczepańscy i Urząd Miasta i Gminy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Cukierni pana Jacka Grzeczka. Marcin i Jan, zapraszamy. Wyczytaj wszystkich, oni przyjdą i wtedy powtórzymy jeszcze. Drugie miejsce, Skład Handlowy Szczepańscy, Dawid i Patryk. Zapraszamy. I trzecie miejsce, Urząd Miasta i Gminy, Maciej i Andrzej. Są. Proszę, pierwsze miejsce, cukiernia pana Jacka Grzeczki, Marcin i Jan. Okazuje się, że pod imionami Marcin i Andrzej ukryła się sprytnie pani sekretarz. Drugie miejsce, Skład Handlowy Szczepańscy, Dawid Patryk. I trzecie miejsce, Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, Maciej i Andrzej. Proszę, wchodzimy. A kto tam jeszcze miał być? A jedna osoba, Maciej Andrzej. Pięknie. Z przodu Maciej, z tyłu Andrzej. Proszę się odwrócimy. Proszę
Państwa dziękujemy za piękną rywalizację. To znaczy, Pani Burmistrz, jeszcze momencik, bo to jest Mistrzostwo Zakładu Pracy i Przyjaciół Klubu. Właśnie, i również, Zakładu Pracy i Przyjaciół Klubu. I, to i bardzo dlatego dobrze. Ufundowałem puchar za pierwsze miejsce dla najlepszego Zakładu Pracy. No i, ale to ja go wręczę. Proszę, ale ja chciałam coś powiedzieć jeszcze. No ja chciałam powiedzieć, że pięknie, że taka dyscyplina się pojawiła. Czyli rywalizacja między zakładami pracy. Mam nadzieję, że to będzie w przyszłości również kultywowane, bo to jest najważniejsze, tak? Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Oczywiście teraz jeszcze będzie też sesja fotograficzna. Chciałem powiedzieć, że z podziwem patrzyłem na te rywalizacje we wszystkich kategoriach. Kategorii tutaj powymyślano naprawdę sporo i widzę, że każda się sprawdziła tak naprawdę. Rywalizowały sołectwa, rywalizowano w otwartej konkurencji, rywalizowały zakłady pracy. Każda taka rywalizacja wyzwala pewne dodatkowe emocje. Moi drodzy, na zakończenie odbył się wyścig o koronę Kazimierza Odnowiciela. Trzecie miejsce Kacper Imieliński. Drugie miejsce Marcin Jakubowski i pierwsze miejsce, przepraszam, Kamil Werbas. Już chciałem zrobić napięcie, nie dał rady. Dodam, że Kamil już odebrał dzisiaj jeden złoty medal. Teraz dostanie koronę. Nie, zaraz rywale pewnie się pojawią. Marcin Jakubowski, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Szybciutko. Szybko na podium skakuj. Tygrysem przez te płotki, słuchaj. I na podium, i na scenę. Dasz radę. Mokry jak kajakarz normalnie. Zdobył się sympatyczny młody człowiek, tak? Pan Kamil Werbas! Panowie, ale bezpieczną drogą jeszcze raczej nie trzeba śpieszyć, że dobrze, już jak pan tam jest, to spokojnie. Dobrze, proszę państwa, teraz tak, to podium zostaje tutaj, ale właściwie to na tym podium teraz stanie, to nie jest jeden człowiek, tutaj musiałoby stanąć bardzo wielu ludzi. Można powiedzieć, że na tym podium symbolicznie stanie klub, uczniowski klub sportowy Zalew Jerzykowo, który obchodzi 20-lecie istnienia i postanowił to 20-lecie uczcić tutaj właśnie podczas Dni Pobiedzisk na scenie nad jeziorem Biezdruchowo. Historia klubu w pigułce. Będzie trochę wzruszenia. Klub kajakowy UKS Zalew w Jerzykowie powstał w 96 roku. Jest stowarzyszeniem skupiającym dzieci. Marcelina Mantej, Marta Żukowska, Mateusz Anszlu, Patryk Jans, Maciej Wolejniczak, Michał Wolejniczak, Patrycja Krupa, Edyta Krupa, Marta Tracz, Piotr Szydłowski, Aleksandra Małyszka, Mateusz Augustyniak, Adrian Konieczny, Patrycja Sobiech, Alicja Tracz, Jakub Kulesza, Monika Durek, Kamil Lipiński, Piotr Skrocki, Kamil Werbas, Hubert Rosalski. Na arenie międzynarodowej medale zdobywali Marcin Hoffman, Paweł Kelma czy Marta Tracz, która kontynuowała swoją karierę sportową, a jej największym osiągnięciem jest brązowy medal Mistrzostw Europy. Do kadry Polski dostał się również Mateusz Augustyniak, który nieraz pokazał się na podium. Ostatnio do grona reprezentantów Polski dopisał się Wojciech Tracz, który wyeliminował starszych rywali. I to jest historia, którą poprowadziliśmy od początku istnienia klubu do tego momentu. Od tego momentu nowy rozdział, panie prezesie. Od tego momentu nowy rozdział i na scenę bardzo bym prosił wszystkich obecnych kajakarzy UKS Zalew Jerzykowo. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Wszyscy zawodnicy UKS Zalew Jerzykowo proszę na scenę. Mam nadzieję, że kajakarze nie przestraszyli się deszczu. To jest zupełnie normalna sprawa, kiedy się pływa kajakiem. Na jeziorach również są fale i to jest zwykła sprawa, że kajakarze mogą po prostu mokrzyć.
tutaj klub UKS Zalew Jeżykowo chciałby wszystkich naszych obecnych zawodników uhonorować takimi pamiątkami i gadżetami klubowymi, nie tylko klubowymi, ale takimi, które mogą się przydać w przyszłości. I w zależności od osiągnięć te nagrody, te wyróżnienia będą lepsze lub słabsze. Proszę zawodników, proszę wszystkich zawodników UKS Zalew Jeżykowo. Jakub Gopelski. Karasiewicz Dawid. Kacper Kulesza. Kacper Jeliński. Jeszcze taki mały rozprawiazny na scenie, oczywiście teraz nagrody. Radek Chełmowski. W imieniu, panie Sumtocze, jeżeli można, w imieniu klubu UKS Zalew Jeżykowo, pani burmistrz Joanna Wacka, pojawił się również zastępca burmistrza, a jednocześnie przewodniczący Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, który również Anioła Grzegorz stoją na drodze. Oprócz tego klub do kamy 20 rocznicy istnienia co roku funduje takie małe statuetki przyjaciela klubu. W tym roku zapraszamy na scenę założycielkę klubu, panią Elżbietę Hoffman. Czy jest może? Nie wiem. Jest to prędki. Jest możliwe, że ukryła się gdzieś przed deszczem. I w tym roku druga osoba, która dostała statuetkę przyjaciela kajakarzy, to jest pan Bartosz Blum. Również go nie ma, z tego co wiem, jest w Hiszpanii. I teraz chciałbym również wyróżnić pamiątkowymi statuetkami z okazji 20. rocznicy istnienia klubu następujące osoby. Panią burmistrz Dorotę Nowaczkę. Pana burmistrza Zbigniewa Zastrożnego. Zgodnie z obietnicą, że w przyszłym roku państwo wystartują w tych regatach zakładów pracy. Następnie proszę również burmistrzów byłych, czyli pana Michała Podsadę, o ile jest, i pana Ireneusza Antkowiaka. Również taką statuetkę ma pan Łódzka. Pan Gruszczyński, sołtys Jeżykowa. Również zapraszam na scenę pana dyrektora OSIR-u Artura Krzysztofiaka. Już jest. Również panią sekretarz miasta gminy Pobiedziska, panią Iwonę Kujawę Tomaszewską. Jest pani Iwona, już Iwono, nadchodzi. Zapraszamy. Jest, nadchodzi. Na dzisiejszą uroczystość również zaprosiliśmy naszych olimpijczyków. Zapraszam na scenę panią Anetę Konieczną-Pastuszkę, najlepszą naszą medalistkę. Pani Aneta Konieczna-Pastuszka, medalistka mistrzyni świata i Europy, medalistka wielokrotna olimpijska, srebro w Pekinie na K2 200 metrów w 2008 roku, brąz w Sydney w 2002 na K2 500 metrów i brąz w Atenach w 2004 roku na K2 na 500 metrów. Spokojnie, była w odległości około 200 metrów od sceny, to nie jest tak, że... Prawie to samo. I nie ma kajaka. Pani Aneto, szybciutko popada. Następnie mamy również, zaprosiliśmy olimpijczyków, ale do nas nie dotarli, pana Marka Ubika, Ryszarda Oborskiego i Pawła Baraszkiewicza. Również byli zaproszeni. Prezesa Polskiego Związku Kajakowego, pana Józefa Bejnarowicza, ale ze związku z odbywają się zawody w Moskwie, w Rosji, musiał być tam obecny.
prezes WZKU, czyli Wojewódzkiego Związku Krajowego, również nie przybył Ireneusz Pracharczyk. Z trenerów chciałbym również wyróżnić panią Elżbietę Hoffman i pana Macieja Kasprzaka, obecnego trenera. Dobrze. I oprócz tego medale pamiątkowe zapraszam, tu nie wiem, czy są obecni. Prezes Tiptopolu, pan Witold Porucki, Tiptopol. Prezes Polmarku, pan Marek Płonczak. Drugi prezes Drewzetu, Damian Madej. O ile są, to zapraszam. Panie prezesie Andrzeju, podejrzewam, że w związku z dogrywką kibicuję, może być pewien problem z dotarciem, ale dodajmy, że po godzinie 20 odbędzie się tutaj również gala sportu, gdzie będą nagradzani trenerzy i zawodnicy. Dobrze, ale tutaj mówię, ale zapraszam na scenę firmę Butchem, który nam sponsoruje nie tylko dresy, koszulki, ale również pomocną ręką, czyli pana Piotra i panią Annę Wodarczyk. Również panią dyrektor banku, panią Elżbietę Szofińską, ona jest. Później przedstawiciela cukierni Jacek Rzeczka, zapraszam również. Przedstawiciel cukierni Jacka Grzeczki, czy jest może? To zapraszam. Skład handlowy szczepański, również zapraszam na scenę na pamiątkową, pamiątkowy taki. Jeżeli pan Andrzej tutaj sobie poradzi z tym wiatrem, ja chciałbym powiedzieć, żeby się państwo nie przejmowali deszczem. Przechodzi bokiem, już widzę gwałtowne przejaśnienie. Oprócz tego zapraszam na scenę byłych prezesów, pana Pawła Owsianego. Panie Pawle, proszę. Pana Tomasza Manteja, Macieja Kuleszę, Andrzeja Traczę, Grzegorza Koperskiego, Radosława Króla, Beatę Tęczę, również kierownika naszej drużyny, panią Joannę Koperską, naszego dobroczyńcę, panią dyrektor Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Jerzykowie, panią Alinę Mańkę. Również pamiątkowymi medalami zostali uhonorowani nasi kadrowicze, czyli reprezentacji UKS Zalew Jerzykowo, którzy występują na Mistrzostwach Świata Europy. To jest Marta Tracz, Mateusz Augustyniak, Wojciech Tracz. Nasz klub UKS Zalew Jerzykowo również współpracuje z klubem Poznania Poznań. I tutaj z Poznania Poznań zapraszałbym pana Jacka Heneczkowskiego i pana Teodorusza Kasprzaka. A również mamy takiego pana Stanisława Czajkę, naszego stolarza klubowego, czy może jest, również jest zaproszony na scenę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście z tej okazji chciałabym pogratulować istnienia przez 20 lat klubu. I z nimi mi było zawsze być wspólnie z wami, kiedy była potrzeba. Oferuję dalej swoją pomoc. No i wiem, że macie kajaków bardzo dużo, więc tym razem myślę, że gdzieś tam zapiszę w waszym miejscu taki kwiatek namalowany z innymi. Dobrze, jeszcze jest syn Macieja Kulaszy, tego prezesa, proszę. Panie Andrzeju, ja już dziękuję. Dobrze, w takim razie to, co zapowiedziałem, proszę oddać mikrofon panu zastępcy burmistrza i jednocześnie przewodniczącemu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Również, zdaje się, chciałby coś symbolicznie przekazać. Szanowny panie prezesie, chciałem w imieniu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka serdecznie pogratulować tak godnego jubileuszu i jako zapowiedź przyszłej współpracy chciałbym przekazać na pana ręce koszulkę, oczywiście dla wszystkich zawodników, koszulkę, gdzie także znajduje się emblemat kierowanego przeze mnie związku. I już cieszę się na współpracę na przyszłość. Serdecznie gratuluję. Wszystko się zgadza. Teren Zalewu oczywiście jak najbardziej należy do tego właśnie, jest pod opieką tego związku. I teraz w odpowiedniej kolejności, teraz z kolei pana poproszę o przekazanie mikrofonu pan burmistrz.
która podsumuje ceremonię. Tak. Szanowny Panie Prezesie, bo już Pan tu tak bliżej będzie czy to, tak? Panie Andrzeju, raczej mogę powiedzieć Andrzeju, tak? Tak, Doroto. Z okazji 20. rocznicy powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego Zalew serdecznie dziękuję Panu Prezesowi, całemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu za wspomaganie procesu edukacyjnego w zakresie kultury fizycznej i sportu i za to, że swoimi startami rozsławiacie dobre imię naszej gminy. Działalność klubu jest doskonałą receptą na aktywną działalność zarówno dzieci i młodzieży, jak i tych osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. Razem macie, Szanowni Państwo, okazję spełniać swoje pragnienia, by jak najdłużej być młodym duchem. Tego ducha wytrwałości udanych rozgrywek na arenie krajowej, międzynarodowej wszystkim Państwu z okazji jubileuszu serdecznie życzymy. Proszę przyjąć gratulacje i życzenia wszelkich pomyślności. Niech kolejne lata ofiarują wspaniałe sukcesy i talenty sportowe. Burmistrz miasta i gminy Powieliska, zastępca burmistrza miasta i gminy Powieliska, to jest Zbigniew Zastrożny. Twój. I to jest kolejny prezent dla klubu uczniowskiego Zalew, tak? Kapoki ratunkowe, tak się to fachowo nazywa. Rozumiem, że ten kapok jeden jest symboliczny. A... Jeden jest symboliczny, tak, żeby to nie było tak, że to jest przejściowy, tak, od jednego do drugiego. Nie, to jest symboliczny. Symboliczny jest, symboliczny. Rzeka też była symboliczna. Tak. Dobrze, dziękuję, naprawdę dziękuję pani burmistrz, panu zastępcy burmistrza, proszę wszystkich delegatom. Trener Kasprzak, zapraszamy trenera Kasprzaka. Może ma jakieś, ale szybciutko, może ma jakieś dobre wieści z Francji. Również jest trener Poznani Poznań, pan Tadeusz Kasprzak, również zapraszamy. To są osoby, które wracają z zawodów, które odbywały się na Malcie w Poznaniu. Proszę Państwa, dosłownie kilka takich prostych słów na temat działalności tego klubu. To nie jest taki poziom oczywiście jak mistrzyni tego, znaczy tej kategorii, co pani Aneta, ale to są oczywiście też ludzie, i ci zawodnicy bardzo młodzi, i ci, którzy działają, się nimi opiekują, podchodzą do tej sprawy bardzo, bardzo poważnie. Trenują, dają z siebie wszystko, ten klub działa, to są po prostu pasjonaci, można powiedzieć, ludzie, którzy spędzają mnóstwo czasu w tym klubie, żeby te kajaki zwodować, potem je przechować, zakonserwować, zorganizować całe te zawody i w związku z tym chciałbym, żeby, nie jest może nas tutaj jakoś strasznie dużo, ale chciałbym, żeby Państwo jednak w tej chwili oklaskami podziękowali wszystkim działaczom tego klubu. Czy czekamy jeszcze na pana prezesa z tym bukietem? Trenera, przepraszam. Panie Tadeuszu, nie z tej strony, nie z tej strony. Od wody chciał tutaj się dostać. Znaną sobie drogą. Przez wodę. No, tutaj przedstawiam państwu. Zdążył, dopłynął. Trenera Poznań, pana Tadeusza Kasprzaka. Wręczamy również mu okolicznościowy, pamiątkowy statuet. Również tutaj trener obecny UKS Zalew Jerzykowo, pan Maciej Kasprzak. Zbieżność nazwisk. Przypadkowa zupełnie. Tak, ojciec jestem trudno, ale przypadkowa. Proszę Państwa, lekkie spóźnienie, ale to spowodowane tym, że odbywały się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików na torze Malta. No, jakimiś tam dobrymi, złymi, no złymi może nie, ale takimi średnimi wynikami dla nas tutaj, dla klubu Zalew Jerzykowo. Ale dzisiaj bardzo ważna uroczystość tutaj, jeżeli chodzi o wasz jubileusz. I klub sportowy Poznania no, przez te 20 lat, powiedzmy, dobrze współpracuje i jest zadowolony ze współpracy z Zalewem Jerzykowo. My tutaj, wasi zawodnicy naprawdę wspierają tutaj w pewnym momencie przechodząc do klubu sportowego Poznania i naprawdę starają się jak najlepiej, dobre wyniki osiągają. No, możemy tutaj wymienić pierwsza grupa, która tutaj w historii weźmiemy klub przez 20 lat, no była jedną z najsilniejszych, jakie tutaj mieliście, jeżeli chodzi o Zalew Jerzykowo,
ale teraz jest nowa, młoda generacja i też dobrze się zapowiada. Między innymi tutaj Wojtek Tracz reprezentował, będzie nas znowu na Mistrzostwach Świata, w ubiegłym roku też wpływał. W tej chwili no, reprezentuje tylko to Poznanie, ale Was wychowany tutaj no, z bardzo dobrymi wynikami, sukcesami. No, następnym takim Waszą perełką tutaj, która w naszym klubie na dzień dzisiejszy trenuje i osiąga dobre wyniki, jest Marcin Jakubowski, którego tutaj no, naprawdę trzeba pochwalić. Dzisiaj wygrał swój wyścig, jeżeli chodzi o kategorię juniorów młodszych. Bardzo pięknie się zaprezentował. No i niedaleko dwa tygodnie temu w Bydgoszczy również bardzo dobrze się zaprezentował. No, wysoki poziom reprezentuje. Także myślę, że będziemy mieli tutaj pociechę z tego zawodnika, z Waszych zawodników tutaj. I nie tylko oni, ale inni też tutaj starają się jak najlepiej trenować i osiągać dobre wyniki dla klubu sportowego Poznania i tym samym rozsławiając Zalewie Żykową. Ja chciałbym pogratulować tutaj prezesowi no, dalszych sukcesów w klubie, aby ten klub naprawdę rozwijał się i osiągał jak najlepsze wyniki sportowe. Dziękujemy bardzo za współpracę. Gratuluję. Dziękuję. Właśnie, jeżeli jeszcze ktoś chciałby zrobić jeszcze może jakieś jedno wspólne pamiątkowe zdjęcie, panie trenerze, proszę jeszcze jakoś tak się skupili razem do jeszcze jednej fotografii. Zaczynamy od wyróżnień i nagród dla trenerów i sportowców. Według takiej kolejności, jak wcześniej była ustalona. A konkretnie zaczynamy od trenera. Do tytułu trenera roku gminy Powiedziska 2015, czyli za ubiegły rok, zgłoszono dwie kandydatury. Pani Sylwia Kamińska, trener w klubie jeździeckim Fundacji Zawsze Razem Rancho Kołata. Czy jest pani Sylwia? Pani Sylwia jest? Ojcem jestem, bo ona na zawodach. Tak? To możemy, tak należy. Ale sekundę, pani. Na razie mamy nominację. To tak ja jest. Wiem, ale ja tu coś mam. To pani wie, a... Widzicie, pogoda działa. A inni mają nie wiedzieć. Aha, no dobrze. I druga kandydatura, pan Łukasz Kosmaczewski, trener AZS AWF Poznań. Czy jest pan Łukasz? Ja jestem zastępstwem. W takim razie... Proszę podejść. Same zastępstwa. No i to będzie formuła podobna do Oscarowej. Tak zwykle bywa, że wszyscy kandydaci są zastępstwem. And the winner is... Pani Sylwia Kamińska. Proszę bardzo. Instruktorka jazdy konnej, sędzia jeździecki z uprawnieniami klasy B3. Proszę powiedzieć, co to oznacza. Nie wiem. Ale brzmi bardzo poważnie. Bardzo. Z wielkimi osiągnięciami swoimi i swoich podopiecznych. Między innymi zwycięstwo Julii Janków w cyklu Kawaliada Tour w Warszawie. Również w tej imprezie, oczywiście w innej edycji, drugie i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce w Kawaliadzie Future w Poznaniu w pierwszym etapie i pierwsze miejsce w Kawaliadzie Lublin. Tych tytułów jest sporo więcej, ale sami Państwo słyszą, że się należy. Gratulujemy. Wszystkiego dobrego. W tym roku do Urzędu Miasta i Gminy w Powiedziskach wpłynęły 23 wnioski o przyznanie nagród, wyróżnień za osiągnięcia sportowe zdobyte w ubiegłym roku. Trudne zadanie zostało postawione przed członkami Rady Sportu Gminy Powiedziska, która opiniowała przedstawione wnioski. Ostatecznie przyznano 17 nagród i 6 wyróżnień. I będę wyczytywał najpierw nagrody, a potem wyróżnienia w kolejności, chociaż oczywiście tutaj nie ma żadnej gradacji, to są zupełnie różne dyscypliny. W dyscyplinie lekkoatletyka m.in. pierwsze miejsce w 25. Mistrzostwach Polski Weteranów, 15. miejsce w Mistrzostwach Europy Masters na 3 km, 23. na 5 km, reprezentujący ognisko TKK Płomień pan Edward Gołębiewski. Hokeista na trawie, reprezentujący klub AZS AWF Poznań,
między innymi pierwsze miejsce reprezentacji Polski na międzynarodowym turnieju Youth International Easter Hockey Tournament i trzecie w Mistrzostwach Polski w kategorii seniorów, pan Kacper Kosmaczewski. Pływanie. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszący w Poznań. I tutaj są jest też wiele osiągnięć w udziału w Mistrzostwach Świata Głuchych w Stanach Zjednoczonych. Szóste miejsce w sztafecie 4x200 metrów. Pierwsze miejsce na 50 metrów na 19 międzynarodowym mistrzostwie Kowackim Niesłyszących w Poznaniu. Drugi na 50, trzecie na 50 i na 100 metrów drugie miejsce. Pani Sandra Michałowska. Bądź ktoś, kto ją reprezentuje, bądź ktoś, kto mógłby przekazać. Ja mogę przekazać, ja mogę przekazać. Ja mogę przekazać, to jest dyrektor. Pan dyrektor. To pani dyrektor. Motorowodniak, który zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Kontynentu w klasie T550 we Włocławku i pierwsze w motorowodnych Mistrzostwach Polski. Klub Waszta Żnin, pan Dariusz Nogaj. Kajakarz, UKS Zalew Jerzykowo. Tutaj też osiągnięcia, na przykład drugie miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów K4 na 1000 metrów, pierwsze w Mistrzostwach Polski juniorów K1, czyli w jedynkach na 500 metrów. Wojciech Tracz. Mama idzie. Że pani mama. Mojej mamo gratulacje i proszę synowi przekazać, żeby dalsze było osiągnięcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz hokeistka na trawie z UKS przy Zespole Szkół w Pobliskach Letnisku, Oriana Walasek. Wiecie, państwo są też tutaj w korytarzu. I proszę powiedzieć, czy... Oriana Walasek czy jest? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Dobrze, z klubu jeździeckiego Liliówka, czyli oczywiście jeździectwo, Gniewko Jakimowicz. Wszystkiego dobrego dalej. A dalej co? Pisze co? Pięknie, wszystkiego dobrego. Powiedział Mistrzostwa Europy w tym roku. Jeźdźców jest więcej. Teraz dwie Amazonki z klubu jeździeckiego Fundacji Zawsze Razem Rancho Kołata. Julia Janku. Nie wiem, czy jest. Julia Janku. Czy Julia Janku jest? Nie ma. I Agata Kamińska. Bez szansy na rozbicie banku. No. Dobrze, proszę państwa, kajakarstwo. UKS Zalew Jerzykowo, ale także klub sportowy AZS AWF Poznań, Mateusz Augustyniak. Zmieniany dzisiaj jako wielka nadzieja. Panie Mateuszu, liczymy na koniec, tak? A potem, że się umówimy i przejdziemy, tak? Bo można się poczuła, jak to jest, nie? Takim szerszym. I reprezentujący klub sportowy Poznania Marcin Jakubowski. Marcin Jakubowski. Marcin Jakubowski? Albo reprezentant. I ponownie hokej na trawie, AZS AWF Poznań, Bartosz Kosmaczewski. Bartosz.
za kuzyna. Teraz nazwisko kontaktu poważnie. No nie, 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 nie. Jest również nagroda dla Łukasza Kosmaczewskiego. No to też dwa. Czyli kolejno, to by tak rodzili. Ale ty jest najlepszy. Ty. A, proszę Państwa, najlepszy w rodzinie. Teraz sztuka walki, karate konkretnie. Pierwsze miejsce w otwartych mistrzostwach polskich sztuk walki. IBK, Klub Poland. Może że nie wiem, czy to jest polska, czy to jest angielska. Poznański klub Kyokushinka i karate. Krzysztof Nadoliński. Pani dyrektor jest samochodem się. Piłkarz, konkretnie futbolista, czyli piłkarz nożny z reprezentujący Lubelski Klub Sportowy Głuchych Spartan. Co? Jan Krzysztof Paczyński. To otwieram. O, jest przedstawiciel rodziny. Jest przedstawiciel. Proszę pogratulować. Tak, proszę mnie pogratulować i żeby te sukcesy, te marzenia, które sobie zapisał, żeby mu się zrealizował do końca. Teraz sądząc po osiągnięciach, dwoje dosyć mocno dorosłych lekkoatletów. Pani Beata Talar z ogniska TKKF Płomień. Pierwsze i drugie miejsce w 25. Mistrzostwach Polski Weteranów. Weteranka, jakich która wyszkoliła swoją... No, gdzie weteranka? Mówię, córka jest, przejęła talenty, bo mami, po ojcu, bo to oczywiście. Ja ich pamiętam od lat, jak biegali wytrwale, tak? I biegają nadal, natomiast córka, no to rzeczywiście jest skarb. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Skarb, naprawdę skarb. Proszę nie odchodzić zbyt daleko, bo mamy tutaj kolejne nazwisko, a w razie gdyby nie było, to może pan. To ten sam klub. Leon Wawrzyniak. Jest. Pozwolicie Państwo, powiem chwilę, zatrzymam się. To jest mój kolega z ławy szkolnej. Razem chodziliśmy do szkoły podstawowej i najwytrwalszy kolega, który pilnuje, żebyśmy od iluś tam lat, już 6 lat, żeśmy się spotkali, żebyśmy jako klasa szkoła podstawowa się spotkali. I to jest piękne, tak, że się zapomina o szkole średniej, o studiach, ale o podstawowej szkole się pamięta. Mieliśmy dwóch wspaniałych wychowawców, pani Wierzbińska, niedzielącej ostatnie czasy, pan Zygmunt Kornacki. Także, ale trzymamy się, mimo że już nie mamy tych swoich tak zwanych nauczycieli, czyli ojca i matki, to się trzymamy jako dzieciaki. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Porciło mnie, żeby zapytać, kto wtedy szybciej biegał, ale już to było. Proszę Państwa, teraz wyróżnienia. Najpierw żeglarze. Bardzo się cieszę. Reprezentujący klub żeglarski Mewa, Mikołaj Hubert Polaczyk. Hubert, przepraszam, Hubert Mikołaj. Hubert. W jakiej klasie? Głośno proszę powiedzieć, w jakiej klasie? Klasa 4-7, to jest jedna osoba łódzka. Szybka. Bardzo szybka. Przygotowanie do klasy olimpijskiej. A przepraszam, ile lat? Gratulacje, wszystkiego dobrego. Jo. Jest również wyróżniony Gerard Polaczyk. O, Gerard Polaczyk. O, też? Też? To jest nie Optymist. To jest taka najmniejsza udeczka. Nie szkodzi. Legatowa. Ale chcesz rywalizować z bratem? Chcesz go przyjąć? Czyli czuję na plecach, tak? Swoją konkurencję. To wszystkiego dobrego. Ważne, że jest to dobra konkurencja. To jest ważne. Serdecznie gratuluję.
A, wiatr żagle. Kolejne wyróżnienie. Dzisiaj może dajmy spokój z wiatrem. No właśnie. Jeździectwo, również klubu jeździeckiego Fundacji Zawsze Razem Rancho Kołata. Angelina albo Angelina Piotrowska. Angelina. I trzech tenisistów z pobiedzieckiego klubu tenisowego, to są Krystian Łakomy. Jest? A jest trener? Trener. Trener jest. Panie trenerze, proszę przekazać gratulacje, tak? Tak. Kacper Górecki. O, tak, jest tata. Coach. Kacper gratuluje się. Coach. Jest tata Ada. No tata, kiedyś grał, nie? Tak, i gra nadal chyba, ale teraz ja trenuję tak... cały czas. Aha, ale już chyba jesteś w stanie pan z tymi młodymi zawodnikami, tak? Dajemy radę? No to tak, wszystko dobrego. I jeszcze jedno wyróżnienie, Zbyszko Biernat. Ale udało się, że wygrałeś z nimi, czy... No jest równo. Równo jest. Ale udało się wygrać. No to życzę tych wygranych więcej. Dobra, wszystkie dobrego. Proszę państwa. Laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych o różnym zasięgu, czyli gminnym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Zaczynamy od poziomu szkoły podstawowej i tutaj mamy 7 uczniów z zespołu szkół w Pobiedziskach Matylda Walkowiak. Jest pani Matylda. Właśnie. Matylda jest? A jest ktoś z rodziny? Albo to może ktoś z kolegów, koleżanek. Dobrze, odkładamy. Z tej samej szkoły, czyli zespołu szkół w Pobiedziskach, Małgorzata Farbotko. Małgorzata Farbotko. Nie ma. Zespół szkół w Pobiedziskach Letnisku, Helena Ferenc. Helena Ferenc. I kolega ze szkoły, z tej samej, zespołu szkół w Wierzykowie, Jakub Frańczak. Ze szkoły podstawowej w Biskupicach, Joanna Kmiecik. Ja odbieram imię siostry. O, proszę, pamiętam się jako strażaka zawsze. Na koncertach jakiś to pamiętam. Tak było pani? Było jako... No była. Wyróżniam się. Proszę państwa, to jest, jeśli chodzi o sport, ale muszę powiedzieć, proszę państwa, że to jest świetny konkurs. Tak, także rośnie konkurencja. No i oczywiście prymus, proszę państwa, 6-0 w Wierzykowie. 4 jeszcze jeden uczeń ze szkoły podstawowej, konkretnie ze zespołu szkół we Wrączynie, Franciszek Kasprzak. Idzie. Jedna sobie żadną pani nie zrobi. Jeden rok. No to już ty. O, to już faktycznie. Wszystkiego dobrego. Zabrakło mi słów. Dobrze, proszę państwa. I zespół szkół w Wierzykowie, i ze Szczygieł również. Wszystkiego dobrego. Dalszych sukcesów.
jakbyś młodzi. Ja bardzo. To też, no, mi się wydaje. Zresztą dotąd tak jest. To też. Pani dyrektor zazdrości. Tak, naprawdę. Ukłony i oklaski za panią dyrektor. Poziom gimnazjalny. Zaczynamy od Zespołu Szkół w Pobiedziskach. Wojciech Koliński. Drogi Wojciechu, wszystkiego dobrego. Ile? Na 90? No, ja widzę Wojciech, bo to jesteś mój. I z tej samej szkoły Mikołaj Patelski. O, to jest nasz. Jest Mikołaj. Jest długowłosy inaczej. Jak mi zabraknie trochę, to mogę się wędrować. Zespołu Szkół Pobiedziska w Letnisku Angelika Binkowska. Apeluję z całego serca do pani burmistrz, żeby nie występować krok naprzód. No, wręczyć tylko na razie to i nic więcej nie zdradzać. Zespół Szkół w Jerzykowie, Michał Kmiecik. Ale to nic nie mówię. Michał, nie pozwolono mi powiedzieć, ale myślę, że to, co powiedziałam, to teraz kolega dopowie. Nie, wystarczy, nie? Nie, oni powiedzą, wszystko nie martw się. To się wszystko zrealizuje. Nie martw się. Sympatii. Dlatego. Wrażenie. Wrażenia nabyłam. No. Zespół Szkół, na razie dziękujemy. Dziękujemy. Zespół Szkół w Jerzykowie, Kacper Nadstoga. O! Ale nic nie będę robiła, dobra? Ale nie, bo znowu coś tam spalę, nie wiesz, jak to jest. No właśnie, dobra, tylko dobrze, że się trzeba się zgadzać. I z Zespołu Szkół we Wrączynie, Alan Sroczyński. Jest też wyróżnienie dla ucznia liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół imienia Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach. Jest to Marcin Jerzewski. Jest Marcin. No, drogi Marcinie, wszystkiego dobrego życia. Co dalej? Ale gdzie? Jakie? Ale ja ekonomiczno? O, ci idzie w moje ślady. Wszystkiego dobrego. To ja teraz będę konkurent wyjaśnił. Mi już nie, mi już zejścia ze świata, aniżeli jeszcze pan. Dobrze, proszę państwa, i teraz poprosimy jeszcze raz pana Michała Kmiecika, który... No, teraz dopiero. Który otrzymuje jeszcze specjalne wyróżnienie za osiągnięcie średniej maksymalnej z możliwych, czyli 6-0. Koszulkę. Number one. Number one. To jest najważniejsze. Koronka na tej chwili. Koronka. U nas w moich czasach było 5-0, nie było 6-0. Nie było 6. No, nie było 6. I się czuję. Muszę spojrzeć. Pani dyrektor, może mi prosić? Pani dyrektor, bardzo prosimy. Tak, tutaj do nas. Nie, pani dyrektor, tu musi. Pani jeszcze dopowiem, że Michał nie zdawał egzaminu z części przyrodniczej matematów języka angielskiego. Zdawał egzamin języka polskiego i historii. Języka polskiego osiągnął wynik 100%, historii 97%.